Hi everyone, my name is Lucia from the Shokan Library. Today I'm going to read you a story in the Polish language called Tupcio Chrupcio, Mówię Prawdę. It is written by Eliza Piotrowska, illustrated by Marco Campanella and published by Wilga. Witam wszystkich, nazywam się Lucia, pracuję w bibliotece w Don Shokan. Przeczytam wam dzisiaj książkę Tupcio Chrupcio, Mówię Prawdę. Zaczynamy. Tupcio Chrupcio był bardzo przejęty. Mama czytała mu książkę o przygodach drewnianego pajacyka Pinokia, który był strasznym kłamczuchem. Orety, ale mu urósł nos od tych kłamstw, śmiał się Tupcio. I dobrze, ma za swoje, dodawał zadowolony. Za oknem zrobiło się szaro. Mama przerwała czytanie i odłożyła książkę. Muszę przygotować kolację, powiedziała. Dobrze, odparł Tupcio Chrupcio. Ja w tym czasie obejrzę sobie obrazki. Ale po chwili usłyszał. Synku, do stołu, idź umyć łapki. Już umyłem, wymamrotał Tupcio, nie odrywając oczu od książki. To są umyte łapki? Rozgniewała się mama. Całe kleją się od ziemi, plasteliny i cukierków. Kłamiesz jak Pinokio. Tupcio Chrupcio trochę się przestraszył i na wszelki wypadek dotknął swojego nosa. Całe szczęście nie urósł. Uff! Po kolacji Tupcio poszedł pobawić się w swoim pokoju. Ledwo zdążył zbudować zamek z klacków, usłyszał. Tupciu, pora do łóżka. Umyj ząbki i włóż piżamę. Gdy będziesz gotowy, przeczytam ci kolejny rozdział bajki o Pinokiu. Zaraz, zaraz, powiedziała mama, kiedy Tupcio uśmiechnął się szeroko na widok książki. Nie umyłeś zębów? Bo nie mogłem znaleźć szczoteczki, wyjąkał Tupcio i nakrył się kołdrą po same uszy. Jak ci nie wstyd tak kłamać, odparła bardzo niezadowolona mama. Rano mama postanowiła na śniadanie zrobić naleśniki z kremem czekoladowym. Synku, nie widziałeś kremu czekoladowego? Jestem pewna, że był tutaj. Nie widziałem, odpowiedział Tupcio Chrupcio bez zastanowienia. Jego pyszczek pachniał słodko, a wąsy były bardziej brązowe niż zwykle. Tupciu, co robi krem czekoladowy w twoim łóżku? Rozgniewała się mama. Możesz mi to wytłumaczyć? To nie ja. To Teddy go tam włożył, bronił się Tupcio. Ale tym razem przesadził. Teddy był przecież szmacianym misiem. Mama wreszcie straciła cierpliwość. Dość tego, powiedziała stanowczo. Kto to widział tak kłamać? To bardzo brzydko, a do tego nieuczciwie. Wszyscy popełniamy błędy, ale ważne, żeby umieć się do nich przyznać i starać się więcej ich nie robić. Tupcio Chrupcio spuścił smutno głowę. Wiedział, że mama miała rację. Już nie będę, mamusiu, obiecuję. Tupcio poszedł do taty, który czytał gazetę. Po rozmowie z mamą był bardzo smutny i chciał sobie poprawić humor. Wiesz, tatusiu, że ja umiem bardzo szybko biegać, pochwalił się. Mogę nawet wyprzedzić samochód. Tato spojrzał na niego podejrzliwie i powiedział. Wierzę, synku, że szybko biegasz, ale nie przesadzaj. A tu jesteś, zawołała mama na widok Tupcia. Kto rozbił rzeźbę w ogrodzie, zapytała groźnie. To nie ja, zapewniał Tupcio. Ale mama już mu nie wierzyła. To naprawdę nie ja. Tupcio miał łzy w oczach. Przebrała się miarka, powiedziała mama. Za karę przez tydzień nie będziesz wychodził na dwór. A teraz marsz do łóżka. Wieczorem ktoś zapukał do drzwi. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedziała sąsiadka, ale mój synek wjechał rowerkiem w rzeźbę, która jest w państwa ogrodzie. Mam nadzieję, że da się ją naprawić. W każdym razie służę pomocą. Przepraszam, synku, że ci nie wierzyłam. Musiało ci być bardzo przykro. Teraz rozumiesz, jak to jest, kiedy ktoś ciągle kłamie. Potem, nawet gdy mówi prawdę, nikt mu już nie wierzy, powiedziała mama. Tak, teraz rozumiem, odparł Tupcio Chrupcio i przytulił się do mamy. I hope you enjoyed that. I will see you all soon. Stay safe. Bye.